Japonia to cudowny kraj. Wielki i piękny. Pełen tajemnic, niespodzianek, pysznego jedzenia i cudownych ludzi. No, i właśnie dlatego nie powinniście tam jechać. Zagrajnik TV. Na nasz wyjazd do Japonii czekaliśmy długo. Zdecydowanie za długo, a winna temu była oczywiście pandemia. Ta wybuchła bowiem w przeddzień pierwszego planowanego terminu wyjazdu, który wtedy jeszcze przesunęliśmy naiwnie na jesień, zakładając, że do tego czasu to już jakoś to będzie. Nie było, a nawet było jeszcze gorzej. Po jakimś czasie było za to lepiej, ale tylko w krajach zachodnich, bo Japonia była jednym z tych krajów, w których obostrzenia związane z pandemią były najostrzejsze. Do licha, oni się tam po prostu dokumentnie zamknęli, nie wypuszczając i nie wpuszczając na wyspy niemal nikogo. No ale w końcu się otwarli. I to akurat tuż po tym, gdy przyłożyliśmy nasz dawno planowany wyjazd to kolejne pół roku. Spontanicznie podjęliśmy więc jedyną słuszną decyzję, żeby zorganizować jeszcze jeden dodatkowy wyjazd. Bo nagle pojawiła się taka możliwość, no i zapowiadało się, że będzie to najlepszy okres, jaki tylko można sobie wymarzyć. Niemal od razu po otwarciu granic, gdy Japonia nie będzie jeszcze oblegana przez turystów. Pomyślicie pewnie, że załatwienie wszystkich związanych z tym formalności w ciągu zaledwie paru tygodni to niełatwa rzecz, zwłaszcza w obliczu tego, jak skomplikowane stało się na tej płaszczyźnie japońskie prawo. No i dobrze kombinujecie, bo nie udałoby się to, gdyby nie magiczne sztuczki naszego przewodnika, Jacka, o którym jeszcze wam w tym filmie opowiem. I o jego niewielkim biurze podróży, które może was zainteresować. Zaznaczam jednak, że nie jest to film sponsorowany, a raczej autopromocja, poniekąd. Ale o co dokładnie mi chodzi, wyjaśnię na końcu tego filmu. W każdym razie polecieliśmy do Japonii. Po 3 latach oczekiwania i wielu więcej fantazjowania na ten temat, w końcu się stało. Dodam tylko, że nie wierzyliśmy, że to się dzieje nawet w dniu wyjazdu do Warszawy. Nie wierzyliśmy lecąc do Curychu na przesiadkę i zaczęło to do nas docierać dopiero, gdy usiedliśmy w samolocie do Japonii. Choć nawet wtedy gryzła nas jeszcze niczym nieuzasadniona myśl, że jeszcze mogą nas zawrócić na granicę czy coś. No ale nie. Dolecieliśmy. Przepuścili nas. Nastał czas spełniania marzeń. To jest film, ruszajcie się. Przez te 2 tygodnie w Japonii wydarzyło się mnóstwo rzeczy, ale że naprawdę nie chcę was zanudzać szczegółowym sprawozdaniem z każdego dnia wyprawy, pokażę wam tylko, jaką trasę sobie zaplanowaliśmy. Oto więc pierwszych kilka dni mieliśmy spędzić w Tokio. Stamtąd mieliśmy się udać do Osaki, czyli bazy wypadowej do Kyoto i Hiroshimy, no i rzecz jasna, także samej Osaki. Zaś ostatnich parę dni znowu mieliśmy spędzić w Tokio. Patrząc na mapę może się to wydawać sporo, ale dzięki Shinkansenom, czyli japońskiej szybkiej kolei, podróże między tymi miastami zajmują zaledwie parę godzin. Jest wielu Japończyków, którzy uważają, że europejskie miasta są dużo ładniejsze od tych japońskich, no i musiałem się z nimi zgodzić już w pierwszych dniach pobytu w Tokio. To faktycznie jest betonowa dżungla. W większości szara i niezbyt ładna, bo bliźniaczo podobne malutkie domki ciągną się tu w nieskończoność. Jest więc gęsto i ciasno, ale też jednocześnie cicho. Okazuje się bowiem, że olbrzymia część Tokio, czyli największej metropolii na świecie, w niczym nie przypomina obrazów znanych z filmów. Nie ma tłumów ludzi, nie ma zakorkowanych ulic. To ciągnąca się po horyzont sypialnia, z której każdego poranka miliony ludzi zjeżdżają metrem w te wcale nie tak liczne miejsca, gdzie faktycznie ciągle coś się dzieje. A przynajmniej takie właśnie można odnieść wrażenie. Jędrzej Świadomiec, Jetlagowie. Pomiędzy tymi szarymi, wąskimi, niezbyt wysokimi domami kryje się jednak niezliczenie wiele tajemnic. Małych knajpek dla lokalsów, niewielkich parków, czy powciskanych czasem w najciaśniejsze zakamarki miniaturowych kapliczek, o które dbają okoliczni mieszkańcy. O ile więc sama zabudowa jest monotonna, o tyle i tak ma się poczucie, że za każdym rogiem czekać nas może jakaś tajemnica lub niespodzianka. Prawdziwe japońskie doświadczenie, o którym będzie tu jeszcze mowa. Gdybyście nie mogli sobie jednak w najbliższym czasie pozwolić na wyprawę do Japonii, a bardzo chcielibyście się przejść ulicami Tokio, to gorąco polecam Ghostwire Tokio. Grą byłem zachwycony już na premierę, ale dopiero po przylocie do Japonii naprawdę doceniłem, z jakim kunsztem autorzy oddali tę gigantyczną metropolię. Do tego stopnia, że wielokrotnie przechadzając się po ulicach Tokio, miałem poczucie, że ja już tu przecież byłem. Są też oczywiście wszystkie miejsca ikoniczne, turystyczne mekki, do których ciągnie tak gaijinów, jak i samych Japończyków. Jak olbrzymia świątynia w Asakusie. Akihabara, która w całości stanowi raj dla geeków i otaku, czy oczywiście zatłoczona Shibuya. Niesamowite jest to, że wszystko zostało zbudowane na potrzeby gry, a potem i tak to zaadaptowali, żeby ludzie tu żyli. Niesamowite. Ale to dużo mniejsza część Tokio niż może się wydawać i nie, całe Tokio tak nie wygląda.
Gdy przełknie się gorzką pigułkę w postaci rekordowo drogich ostatnimi czasy biletów lotniczych, okazuje się, że Japonia jest zaskakująco tania. Pod wieloma względami jest niemal tak tania jak Polska, albo zaledwie niewiele droższa. Co w obliczu faktu, że Japończycy zarabiają wielokrotnie więcej niż Polacy, prowadzi do jednego tylko wniosku. Że Polska to kraj dla bogatych ludzi. Tak, wiem jak to brzmi. Dla mnie w każdym razie najważniejsze było to, jak tanie jest w Japonii jedzenie. Jasne, na pewno można wydać majątek w ekskluzywnej restauracji sushi, ale podobnych okazji nie brakuje i w Polsce. W małych lokalach natomiast, zarówno sieciowych, jak i rodzinnych, ceny są generalnie niższe niż u nas. Za to porcje ogromne, a zimna woda lub czasem nawet herbata gratis. A że do Japonii pojechałem przede wszystkim z myślą o jedzeniu, to domyślacie się chyba, że byłem w siódmym niebie. Bo Japonia to oczywiście nie tylko ramen i sushi, ale też równie pyszne udon, soba, okonomiyaki, curry, takoyaki i wiele innych rzeczy, o których nawet nie mam pojęcia. No i onigiri. Ach, to onigiri. Kulka ryżu owinięta wodorostem z jakąś rybą, ikrą czy inną kwaśną śliwką w środku. Tylko tyle i aż tyle, ale serio. Tej właśnie prostej, sycącej przekąski, którą w Japonii można dostać za grosze w każdym sklepie, brakuje mi w Polsce najbardziej. Ale choć poza tym na sklepowych półkach znaleźć można jeszcze wiele innych zdrowych przekąsek, to jest ich równie dużo niezdrowych. I zasypanych cukrem, co jest przyczyną, dla której Japonia zmaga się ostatnimi czasy z plagą cukrzycy. Tak generalnie uważajcie co jecie, bo to naprawdę ważne jest. Oczywiście jadąc do Japonii w celach turystycznych, pieniędzy wydaje się więcej, bo właśnie po to się tam jedzie. Gdy na każdym kroku atakują nas egzotyczne przysmaki, rzadkie figurki i gadżety, czy przeróżne atrakcje, którym po prostu ciężko się oprzeć. We wszystkich tych pięknych miejscach chce się zobaczyć i doświadczyć jak najwięcej i trudno oprzeć się myśli, że przecież taka przygoda zdarza się niesamowicie rzadko, więc to najgorszy czas na oszczędzanie. Na szczęście olbrzymia część tego, co warto zobaczyć, albo nic nie kosztuje, albo kosztuje nader niewiele. Jak choćby wizyty w tak licznych w Japonii świątyniach. Pięknych i imponujących, choć po prawdzie, gdy zobaczy się jedną, to jakby widziało się wszystkie. Czy spacer po Gionie, starej dzielnicy Kyoto, słynącej z tego, że można w niej spotkać gejsze. Albo wizyta w Nanbie, imprezowej dzielnicy Osaki, na której ulicach roju się od atrakcji i która to dzielnica nigdy nie śpi. No, chyba że za chwilę ma wybić 12 w nocy i przestanie jeździć metro, to jednak nagle wszyscy znikają. Czy wizyta w Sento, czyli japońskiej łaźni publicznej. Że jedna osoba w naszej gromadce miała tatuaże, dziewczyny kolektywnie wybrały się do jednego przybytku, gdzie nie był to problem i to ponoć była podróż w czasie. Z fotelami masującymi na korbkę, z suszarkami z antycznymi automatami na monety i z wannami kupującymi prądem. I przemiłymi babciami, które ewidentnie miejscowe i dobrze znające się nawzajem były zaskoczone widokiem gajdzinek, więc chętnie służyły pomocą. I bardzo chciały zobaczyć je bez cichów. Ale osoby, które oglądały relacje na Instagramie, już dawno to wiedzą. A dla tych, którzy nie wiedzą, to relacje nadal tam są. Link w opisie. Że obcujemy z żywą historią, mieliśmy z kolei poczucie w Hiroshimie, stojąc tuż obok kupuły bomby atomowej, czyli budynku, który przetrwał wybuch mimo to, że ten nastąpił właściwie nad nim. Za to najbardziej obrazowym przykładem nieco oklupanego określenia, że Japonia to połączenie nowoczesności z tradycją, a także cóż, pewnym archaizmem na wielu płaszczyznach, była dla mnie wieża Tsutenkaku w dzielnicy Shinsekai w Osace. Wieża, której historia sięga ponad 100 lat wstecz, która kiedyś jako najwyższa budowla stanowiła chlubę dzielnicy i choć która dziś nie robi już żadnego wrażenia na tle całego przepychu Osaki i Japonii tak w ogóle, nadal jest darzona przez lokalną społeczność szczególną estymą. Na zewnątrz trochę szara i zaniedbana, w środku z kolei wypełniona kiczowatymi ozdobami i tandetnymi pamiątkami i ogólnie przywodząca na myśl polskie nadmorskie kramy. Jednak gdy wjeżdżaliśmy na jeszcze windą, na malutkim ekranie wyświetlał się start rakiety, a z antycznych głośniczków brzęczała muzyka z Odysei Kosmicznej, poczułem, że mieszkańcy Osaki nadal są z tej wieży naprawdę dumni. I jakoś tak też zacząłem ją lubić. Ale choć wizyty w tych i wszystkich innych miejscach stanowiły świetne doświadczenie, szybko uświadomiłem sobie, że nawet najwspanialsze z tych miejsc to tylko miejsca. Chciałem je zobaczyć i cieszyłem się, że miałem ku temu okazję, ale wiedziałem już, że to nie jest prawdziwa Japonia. No właśnie, bo czym jest to wspomniane wcześniej prawdziwe japońskie doświadczenie? To dobre pytanie, głównie dlatego, że chyba nie ma na nie jednej dobrej odpowiedzi. Ale mogę podać wam moją, bo uważam, że w podróżach do obcych krajów najważniejsi są ludzie. Brzmi to oczywiście jak banał, ale będąc w Japonii, po raz pierwszy poczułem, że wcale tak nie jest. Nie wiem, może to dlatego, że Japończycy są tak inni od nas. W końcu to drugi koniec świata, ale każde pojedyncze spotkanie z Japończykami, każda rozmowa, każda interakcja była w jakiś sposób wyjątkowa. A podczas tego wyjazdu było ich wiele, bo z każdym kolejnym spotkaniem czuliśmy większe pragnienie, żeby do Japończyków się zbliżyć. Już pierwszego dnia zaczepiła nas więc starsza pani w parku. I choć do tej pory nie wiemy, co chciała nam przekazać, to zagadywała nas i śmiała się z nami dobrych kilka minut, za chwilę powtarzając, tak trzymać. Ganbare, ganbare.
podczas naszego pierwszego nocnego spaceru trafiliśmy do jednej z niezliczonych maleńkich tokijskich knajpek, do których zaglądają niemal wyłącznie okoliczni mieszkańcy. Więc zamówiliśmy tylko piwo i nie mieliśmy śmiałości zamienić więcej niż parę słów, ale obiecaliśmy sobie, że jeszcze tam wrócimy, no i spróbujemy zagadać. Otóż nie wróciliśmy, bo już nigdy tej knajpki nie znaleźliśmy, ale trafiliśmy do innej, podobnej. Tym razem jednak to obecni tam ludzie zagadywali nas, bo ciekawie byli, czemu w ogóle interesuje nas Japonia, a gdy dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski, błyskawicznie wyczarowali skądś automatycznego tłumacza. Ja natomiast miałem to szczęście, że trafiłem na nauczycielkę angielskiego, która bardzo chciała pogadać ze mną po japońsku i której to, że ledwo dukam, nie przeszkadzało ani odrobinę. I tylko utwierdziło nas to w przekonaniu, że wszystko co najlepsze spotka nas poza szlakiem turystycznym. Każdej nocy szliśmy więc w najbardziej nieoczywistym kierunku, najmniej atrakcyjnym i najbardziej zwyczajnym i rzeczywiście, za każdym razem działo się coś. Coś zwykłego, prawdę mówiąc, ale dla nas przybierało to rozmiary najlepszych przygód. Tanuki grzebiący w koszach na śmieci gdzieś w Osace. Grupa wyrostków wpisywanych przez rowerowy patrol policyjny. Chłopak szukający kompanów do picia i który przy postawionym nam w amerykańskiej knajpce piwie narzekał na to, co w Japonii go drażni. Pewnego wieczora w Osace wędrowaliśmy w poszukiwaniu przygód dobrych kilkadziesiąt minut. W końcu, gdy mieliśmy już wracać, trafiliśmy na malutki bar karaoke, do którego jednak wstydziliśmy się wejść. I gdy tak się wahaliśmy, zobaczył nas właściciel znajdujący się tuż obok knajpki z udonem, który powiedział, że śmiało, mamy iść pośpiewać. Otworzył drzwi do baru, krzyknął, że gajdzini przyszli i zaprosił nas do środka. Obecne tam starsze panie przyjęły nas po królewsku, a jedyny poza nami bywalec dał nam prawdziwy koncert. Pani Persony 4 mogą ten kawałek kojarzyć. Nie czuliśmy się na siłach, ale do mikrofonu wywołano nas aż trzykrotnie, mimo że z każdym kolejnym razem byliśmy coraz gorzej. Masakra, także dlatego, że w przeciwieństwie do sieciowych barów karaoke, które to w Japonii powoli umierają swoją drogą, tutaj napisy były wyłącznie po japońsku, więc musieliśmy na szybko szukać w internecie transkrypcji rumadzi, czyli na alfabet łaciński. Kaleczyliśmy okrutnie. Gospodarze i tak byli zachwyceni i nawet zanucili nam szła dzieweczka do laseczka i poprosili, żebyśmy zaśpiewali jeszcze to. To zdecydowanie była ostatnia rzecz, jakiej mogliśmy się spodziewać w malutkim barze karaoke, wciśniętym w ciasną, oddaloną od wszelkich turystycznych miejsc uliczkę Osaki. To właśnie wtedy poczuliśmy też całą mocą, czym naprawdę jest bariera językowa, bo nasi gospodarze znali po angielsku ledwie parę słów, a moje skromne możliwości mówienia po japońsku wyczerpały się nader szybko. Poczuliśmy też jednak, że żeby przekazać to, co najważniejsze, wcale słów nie trzeba. I tak, wiem, to też brzmi jak banał, ale naprawdę tak właśnie czuliśmy. A kojarzycie taką grę jak Persona 5 Royale? Może ubiło wam się o uszy. No to byliśmy w jazz clubie Sometimes w Kichijoji. Wygląda dokładnie jak w grze. Dokładnie jak w grze, codziennie odbywają się w nim koncerty, ale mimo obecności w grze, nie jest to wcale szczególnie rozkutywane miejsce. Tym bardziej więc nasza obecność nie umknęła Japończykom, a śpiewaczka parę razy nawet pozdrowiła nas podczas koncertu. Tam też zagadnął nas Japończyk, którego znajomi współtworzyli Personę. Takich różnych, mniejszych, większych i zaskakujących spotkań było w Japonii jeszcze wiele, a każde bez wyjątku utwierdziło nas w przekonaniu, jak życzliwi dla obcych i po ludzku ich ciekawi są Japończycy. No i skoro o tym mowa, nie mógłbym nie wspomnieć o ostatniej knajpce, do której zaszliśmy tuż przed wyjazdem, czyli w malutkim, ciasnym barze na Asakusie, który od początku nie budził w nas absolutnie żadnych podejrzeń. Bo tak się nazywał, Nocy Spiszys. A wspominam o nim nie tylko dlatego, że prosiła nas o to miła właścicielka, ale także dlatego, że gdzieś tam na ścianie wisi nasza karteczka dla przyszłych podróżników. Jeżeli kiedyś tam traficie, szukajcie koniecznie. Ta, ale chaos ten film, co nie? Bez ładu i składu. Ale wiecie co? Nawet nie próbowałem tego uporządkować. Bo właśnie w taki sposób opowiadaliśmy o Japonii naszym bliskim po powrocie do Polski. O tym, co wywarło na nas największe wrażenie. Co najbardziej nas zaskoczyło, albo co nam się w danej chwili przypomniało. Po prostu.
Na wyjazd do Japonii czekaliśmy więc długo. Tak długo, że zdarzyło mi się w ciągu tych paru lat usłyszeć co nieco o syndromie paryskim. No wiecie, tym potencjalnym, wielkim i bolesnym rozczarowaniu, jakie grozi każdemu, kto nazbyt idealizuje odległe, wymarzone miejsce. Serio, ludzie z prawdziwą troską i życzliwością ostrzegali mnie, żebym nie nakręcał się na wyjazd do Japonii aż tak, bo w jakim stopniu na pewno się rozczaruję. Na pewno będzie też fajnie, ale nie tak jak to sobie wyobrażam, bo to po prostu niemożliwe. No cóż, dla mnie Japonia nie tylko nie okazała się zawodem, ale z nawiązką spełniła wszystkie moje nader wybujałe przez lata oczekiwania. A nawet dała mi dużo więcej. Bo mówiąc zupełnie szczerze, przez te 2 tygodnie czułem się w Japonii najszczęśliwszy od wielu lat. To nie tak, że na co dzień jestem nieszczęśliwy, a raczej wręcz przeciwnie. I oczywiście, że łatwo można skazać drugą tego arcyważną przyczynę. Czyli, że nie musiałem w tym czasie pracować. Ani myśleć o pracy, bo że nie miałem ze sobą nawet laptopa, to i tak nie miałoby to sensu. I choć oczywiście kocham tworzyć dla was zagrajnik, to nie miałem pojęcia, jak bardzo potrzeba mi wakacji. Jednak brak pracy to była dopiero druga przyczyna, bo jestem pewien, że gdybym te 2 tygodnie spędził w dowolnym innym miejscu na ziemi, nie czułbym się aż tak szczęśliwy. Nie jadłbym codziennie rzeczy, które uwielbiam. Nie chłonąłbym kultury, która tak mnie fascynuje. Nie widziałbym wszystkich miejsc, o których zawsze marzyłem. Nie byłbym otoczony językiem, który kocham. Wiele wam jeszcze o tym wyjeździe nie powiedziałem, czy też raczej nie powiedziałem wam niemal nic. To bardziej strumień świadomości i dziwny zlepek czasem losowych spostrzeżeń. Ale mam nadzieję, że udało mi się przekazać to, co najważniejsze. Że Japonia to naprawdę cudowny kraj. Wielki i piękny. Pełen tajemnic, niespodzianek i cudownych, życzliwych ludzi. I właśnie dlatego nie powinniście tam jechać. Bo będziecie chcieli wrócić. Będziecie chcieli tam wracać tak często, jak to tylko możliwe. My jedziemy tam w tym roku ponownie, ale oczywiście na dłużej. I pojedziemy pewnie jeszcze nie raz. Bo już teraz wiem, że będzie nam mało. Ale jeżeli mimo tego ostrzeżenia i tak chcecie Japonię odwiedzić, ale nie wiecie, jak się na to zabrać, no to czas właśnie powiedzieć wam parę słów o Jacku. Naszym przewodniku, bez którego ta wyprawa na pewno nie odbyłaby się w terminie tuż po pandemii i pewnie wyglądałaby zupełnie inaczej. Jeżeli w ogóle. To właśnie z Jackiem mieliśmy jechać te 3 lata temu, ale ze względu na pandemię nic z tego wtedy nie wyszło i chyba dobrze, bo przy okazji tego ciągłego przekładania zostaliśmy przyjaciółmi. Ten nasz zeszłoroczny wyjazd odbył się więc na zupełnie innych zasadach niż pierwotnie zakładaliśmy, ale i tak okazał się jedną z najwspanialszych przygód, jakie tylko mogliśmy sobie wyobrazić. Dlatego każdemu, kto chce zwiedzić Japonię i to zwiedzić ją niekoniecznie idąc najbardziej utartym turystycznym szlakiem, ale boi się to robić na własną rękę lub nawet nie ma pojęcia, jak się na to zabrać, gorąco polecam Watari Dori. Malutkie biuro Jacka, oferujące wyjątkowe wyprawy do Japonii za wyjątkowo niewygórowaną cenę. Obecnie warianty podróży są już 3, zaś w niedługim czasie mają się także pojawić takie szlakami różnych gier, jak na przykład Nio czy Cyberpunk. Bo Jacek też kocha gry. A biuro malutkie, bo chętni będą zwiedzać Japonię z Jackiem i tylko paroma innymi osobami. Już teraz można się zapisać na tegoroczne i przyszłoroczne wyprawy, a wszystkie szczegóły, trasy i kosztorysy znajdziecie w linku w opisie do tego filmu. Ale nie jest to bynajmniej stawka sponsorowana, a poniekąd autopromocja, bo kiedyś, być może już w przyszłym roku, z ramienia Watari Dori po Japonii chcemy oprowadzać chętnych także my, Smog i ja. Więc kto wie, może kiedyś wybierzemy się tam razem. Na przykład szlakiem Persony, nad którym Smog duma już teraz. Bo tak jak od dawna kochamy gry i właśnie dlatego pokazujemy wam je tutaj na zagrajniku, tak kochamy też Japonię i ją też chcielibyśmy pokazać komu tylko się da. No, to dajcie znać, co wy myślicie o Japonii. Czy chcielibyście tam kiedyś pojechać, a może już byliście. A jeżeli podobał wam się ten film, śmiało zostawcie łapkę w górę. Co się będziecie. No i cóż, trzymajcie się.